Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na drugi unpacking, w którym będę odpakowywać kilka paczek. Mogliście zobaczyć poprzedni odcinek już na kanale, bo postaram się je wrzucić właśnie obok siebie, żebyście mogli od razu zobaczyć oba odcinki w najbliższym czasie. No i zaczynam otwierać pierwszą paczkę. Przypomnę, że wszystkie paczki były zamówione na Allegro. I będziecie też mieli linki do nich, dla wszystkich sprzedawców w opisie. No i już słuchajcie, mam otwarte. I tutaj w zasadzie już z folii wyskoczyła mi pierwsza figurka, czyli taki oto przepiękny, świąteczny renifer z firmy Schnaiss, jak zresztą widać. To jest figurka z 2022 roku, chyba. Tak, dobrze widzę, bo tutaj ten zielony trochę się odbija. Ale teraz dokładnie widzicie, 2022 i tutaj mamy śnieżynkę na zadzie. Mamy też przeuroczy zielony nos i jego piękne poroże, zamiast być w normalnej kolorystyce, to jest biało-zielone. Tak jak te słynne takie cukieraski świąteczne, Candy Cane. Dobra, zdjęłam mu metkę. I tak właśnie wygląda ten renifer. Kolorystykę ciała ma dosyć pospolitą, że tak powiem, ale bardzo dużo białego tutaj jak widać. I ma taki oto brązowy, tutaj racice. I to jest, słuchajcie, figurka limitowana. Przynajmniej tak się dowiedziałam ze strony. Napisy, jak widać, ma normalne, ale po prostu jest to taka specjalna edycja świąteczna, która była dostępna w zeszłym roku, ale jeszcze udało mi się znaleźć go w sprzedaży. Więc tak wygląda. I będę tej figurki, słuchajcie, używać w filmie Kraina Lodu 2, który zrobię na święta 24 lub 25 grudnia będzie ten film. Czyli moja autorska przeróbka Kraina Lodu 2 z figurkami koni. I nie tylko, bo będą też oczywiście renifery. I będzie to w sumie dosyć spora grupa reniferów. I właśnie je zobaczycie w tych oto unpackingach. I tak wygląda ten. Jest bardzo fajny. I tutaj jeszcze mam drugiego renifera. Takiego już powiedzmy bardziej normalnego. Też z firmy Schnaiss. Ma takie oto ciemne poroże, jak zresztą widać. Chyba trochę innym kształcie niż ten. Albo nie. W zasadzie to są chyba te same modele, tylko po prostu to jest edycja świąteczna, a to jest, że tak powiem, pospolita, normalna. No i tutaj mamy taką oto kolorystykę, widać białą-brązową, dosyć dużo ma tego białego, takie oto ciemne nogi. I to jest figurka z 2020 roku, jak zresztą widać. To w zasadzie też ma tak na brzuchu napisane, ale zawsze, nawet jeśli to jest wersja exclusive, że tak to nazwę, to zawsze mają te same napisy, więc to są te same renifery, tylko po prostu różne wersje. Ale są przeurocze, prześliczne. Bardzo mi się podobają. Kiedyś ten renifer nie za bardzo mi się podobał, ale powiem Wam, że na żywo jest świetny, naprawdę. I jego oczywiście też użyję w filmie Kraina Lodu 2, więc będziecie mogli go tam zobaczyć. I to była w zasadzie cała paczka. Tutaj już nic nie ma w tej folii, więc to odkładam. Dobra, tutaj mamy oczywiście wypełniacze, ale bardzo potrzebne. No i zacznę po prostu wyciągać po kolei. I tutaj mamy, słuchajcie, o, jeszcze zabezpieczenia. Ale bardzo dobrze. To jest, słuchajcie, renifer, a w zasadzie karibu, tak jak to nazwali na stronie, z firmy Collecta. Jest on dosyć mały, na stronie, szczerze mówiąc, na zdjęciach wydawał się większy, ale może, o, kokosik. I tutaj ogląda paczkę, ale tak właśnie wygląda ta figurka. Bardzo realistycznie wygląda, muszę przyznać. Zobaczcie na to poroże. Wow, jakie ono wielkie. To jest chyba pół wielkości tej figurki, to poroże. Wow. Nie spodziewałam się totalnie. Naprawdę bardzo okazała poroże. Ale z tego, co widziałam na zdjęciach, to te karimbo zazwyczaj tak mają. Te, co żyją w Kanadzie, między innymi. Jak widać, to jest samiec ewidentnie. Więc będę musiała wybrać jakieś męskie imię. Ale kolorystyka ma bardzo realistyczną. No wygląda po prostu jak wyjęty z jakiegoś zdjęcia. Także Collecta bardzo się postarała. Przepiękny jest. Te dźwięki w tle to oczywiście kokos, który się bawi i ogląda wszystkie paczki.
które tutaj mam. Jakieś folie. Tutaj mam, słuchajcie, kolejnego renifera, tym razem bardzo małego, z, jak widać, Animal Planet, ale inaczej to jest firma po prostu Mojo, jak pewnie wiecie. Tutaj metka i to jest właśnie taki oto mały renifer, którego też myślę, że użyję w Krainie Lodu 2. Pomimo tego, że tam chyba nie było małych reniferów, no to myślę, że będzie to ciekawe urozmaicenie. Ma dosyć spore napisy na brzuchu, Mojo 2019 i tutaj taki spory znaczek. Ale okej. To jest, słuchajcie, kolekta 2015. No, tutaj widzicie jeszcze przenie renifery. Ale to jeszcze nie koniec tej paczki. Bardzo dobrze, że zabezpieczyli wszystkie poroże, bo wiecie, mogłyby się zniszczyć w transporcie. Postaram się tutaj jakoś zdjąć tą metkę, ale też bardzo okazałe poroże. I to jest figurka, tego co pamiętam, tak, z firmy Safari LTD, kolejny renifer. Podobny w sumie do tego z firmy Papo, którego odpakowywałam w poprzednim filmie. Też w szarej kolorystyce głównie. I to też jest samiec. I ma takie oto przepiękne poroże, bardzo duże. Wow. No, powiem wam, imponujące. Ta kolorystyka, szczerze mówiąc, taka średnia moim zdaniem. Nie wiem, czy są takie renifery, nie kojarzę za bardzo, takich szarych, ale może są. Ale te cienie jakoś tak mnie nie przekonują. Ale ogólnie sam pyszczek ma całkiem uroczy, więc zostanie ze mną i oczywiście też zostanie wykorzystany do Krainy Lodu, do dwójki. I co my tutaj jeszcze mam? Słuchajcie, to już ostatnia figurka. Ostatnia figurka, czyli kolejny renifer, tym razem z firmy Mojo. Tak on wygląda. I to może być w zasadzie ojciec tego oto malucha, ewentualnie mamusia, ale jednak chyba bardziej ojciec. A szczerze to nie pamiętam, czy mogą być renifery samice z porożem, czy nie. Możecie mi napisać w komentarzach, bo nie jestem do końca pewna, czy samice też mają poroże, ale tak ono wygląda, całe brązowe, ale bardzo okazałe. Kolorystyka, no, całkiem spoko do cieniowania, ale to białe tak dziwnie jakoś jest tylko tutaj umiejscowione. Jak widać, figurka z 2019 roku, więc nie aż tak stara, ale bardzo ładny ten renifer, muszę przyznać, i całkiem sporych rozmiarów, i będzie też oczywiście użyty w filmie, tak samo jak reszta tych reniferów. Mogę wam je tutaj pokazać razem, ale mamy jeszcze w tym odcinku jedną paczkę, którą za chwilę otworzę, ale tutaj możecie już zobaczyć te oto renifery. Każdy z nich innej wielkości, co najdziwniejsze, ten z kolekty chyba jest najmniejszy, a chyba największy jest ten Mojo. I bardzo mały też jest ten Safari LTD. Aż dziwne. Myślałam, że większy będzie jednak z kolekty. Ale tak wyszło. No dobra, jeszcze jedna paczka. I już ostatnia. Okej, okay, chyba widzę coś gratisowego. Ale tutaj paczce mamy jedną figurkę, a taka wielka paczka. Nieważne. Ale jest to, słuchajcie, drugi świąteczny renifer ze Sznojsia. O, tak on wygląda, czyli Rudolf Czerwononosy. Bo jak widać, ma czerwone poroże i czerwony nos, jak przystało na Rudolfa. A kolorystyka jest w zasadzie chyba identyczna, tak? Jak ten renifer, tylko po prostu mają, jak widać, różne poroże. A tutaj na zadku ma jeszcze ostrokrzew, czyli kolejny świąteczny element. O, dobra, metka zdjęta. I nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że ten renifer również jest z zeszłego roku, 2022, na edycję świąteczną, ewentualnie 21, ale nie jestem pewna do końca, bo na brzuchu ma te same napisy, co ten normalny renifer, więc ciężko mi stwierdzić, ale przeuroczy jest, naprawdę, bardzo mi się podoba to poroże, oba są naprawdę super.
No i ten gratis, czyli ponownie katalog 2023 na lipiec, grudzień. Więc mam teraz dwa. Wow, chciałam katalog, a dostałam już dwa. No miło, nie powiem. Bardzo fajnie. I ten drugi oczywiście poleci do kogoś z Was, jak zrobię konkurs. Więc może jeśli ktoś się czaił na ten katalog, no to będzie go miał. Jak wygra oczywiście też u mnie. Więc to była, słuchajcie, ostatnia paczka. I w tym odcinku widzieliście same renifery, których teraz, łącząc z poprzednim odcinkiem, mam całe stado. I mam jeszcze renifery z takiej firmy Newcanna, czy jak to się nazywa, całą rodzinkę, czyli samicę, małego renifera i samca, którego pewnie już znacie z mojej poprzedniej krainy lodu, którą robiłam, czyli oczywiście tej pierwszej. Możecie ją sobie zobaczyć na kanale, bo oczywiście druga część krainy lodu moim zdaniem będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo oczywiście minęło już sporo czasu od nagrywania tej pierwszej krainy lodu przeze mnie i bardzo dużo się zmieniło w moim sposobie nagrywania i montażu również. I postaram się, żeby ten film był naprawdę świetny. Będzie trochę, jak widać, klimatu świątecznego, no bo skoro mam te renifery świąteczne, no to będzie trochę świątecznego klimatu prowadzonego tak przeze mnie. Chociaż oczywiście w filmie nie było tego świątecznego klimatu, ale ja go wprowadzę, żeby było ciekawie po prostu. I tak jak mówiłam już w poprzednim unpackingu, że będę wprowadzała troszeczkę zmian do tej mojej wersji Krainy Lodu, ale nie będą bardzo mocno znaczące dla fabuły, przynajmniej się postaram. Zresztą sami to ocenicie, ale mam nadzieję, że się cieszycie. Już oficjalnie ogłaszam, że ci, którzy pisali na karcie społeczność w poście, że będzie to Kraina Lodu 2, to brawa dla wszystkich, bo udało wam się zgadnąć. Będę właśnie nagrywała na te święta Krainę Lodu 2, więc możecie już jej wyczekiwać, a wszystkim, którym udało się zgadnąć, jaki właśnie to film Disneya, wszystkim oczywiście gratuluję. Więc te wszystkie renifery, które tutaj widzicie, będą wykorzystane i też ten jeden w zasadzie, którego widzieliście w poprzednim unpackingu i jeszcze ta cała rodzinka reniferów z firmy Newcanna. Żeby było ciekawiej, no to właśnie dodam też tą samicę i małego renifera. I w zasadzie jeśli chodzi o Svena, to on też będzie występował i będzie to ten właśnie samiec z Newcanna. Tak było w pierwszej części. A jeśli chodzi o resztę bohaterów, to będę powoli zdradzać, ale w zasadzie będziecie mogli już zobaczyć część bohaterów, którzy będą występować w filmie, w moich teledyskach, bo jeśli chodzi o robienie Krainy Lodu, no to zacznę od robienia wszystkich piosenek i jak zrobię te wszystkie piosenki, to będę mogła je potem wstawić do całego filmu. Będę miała już po prostu część roboty z głowy i będę mogła robić sceny, w których nie ma piosenek. Takie, wiecie, po prostu dialogowe. Więc tam będziecie mogli pewnie już zobaczyć. Na pewno wszystkie renifery będą w piosence Kristofa, to wiadomo. Ale Sven też oczywiście się pojawi. I inni bohaterowie, którzy będą końmi. Chodzi tutaj oczywiście o główną obsadę, czyli Elzę, Annę, Olafa, Kristofa i innych też bohaterów, którzy są ludźmi w filmie, ale ja ich zrobię jako konia oczywiście. Ale to tyle w zasadzie ze zdradzania. Potem wszystko zobaczycie, jak już będzie gotowe. Więc wyczekujcie pierwszych zajawek, jeśli chodzi o film Kraina Lodu 2, czyli właśnie tych teledysków do danych piosenek. I w tym odcinku, jeśli się zmieści, to postaram się wrzucić wszystkie recenzje tych oto reniferów, które zobaczyliście w tym odcinku. Więc zapraszam Was teraz na część z recenzją każdej z tych figurek, które tutaj zobaczyliście. A jeśli mi się nie zmieszczą, to oczywiście będzie druga część recenzji. Samiec renifera o imieniu Rudolf z firmy Schneich 2021. Specjalna edycja na święta. Ten renifer jest, jak widać, w większości biały. Na górze jego ciała mamy jasno-brązowy kolor na głowie oraz na tułowiu. I też na końcówkach nóg. Jego racice są czarne, chociaż końcówki racic są brązowe. Oczy są czarne i mamy bardzo mocno czerwony nos, jak przystało na Rudolfa. Jego poroże jest bardzo ciekawe, bo jest biało-czerwone. Jest to kolorystyka charakterystyczna dla bardzo popularnych laseczek o nazwie Candy Cane, które pewnie bardzo dobrze znacie i one właśnie zazwyczaj są biało-czerwone. Na zasadzie możecie zobaczyć, że ten renifer ma namalowany ostrokrzew, czyli kolejny świąteczny element. Na wielu zdjęciach produkcyjnych, które wypuściła firma Schneich, możecie zobaczyć, że te kolorowe elementy wyglądają zupełnie inaczej. Jak kupujecie figurkę, to możecie się bardzo zdziwić, że tak
bardzo przykomują te zdjęcia, ale oni po prostu podkręcają kolory, żeby bardziej przykuć uwagę. Jeśli chodzi o odcieniowanie, to jest ono bardzo płynne. Według mnie jest za dużo białego na tym reniferze. Myślę, że lepiej by wyglądał, gdyby było więcej tego brązowego koloru. I mam wrażenie, że ten kolor brązowy jest troszeczkę dziwnie rozmieszczony, w takich trochę dziwnych plamach, że jakoś tak dziwnie to wygląda. Ale bardzo mi się podoba kolorystyka poroża i oczywiście ten przepiękny czerwony nos. I bardzo ładnie też wygląda ten ostrokrzew. Renifer ma wyrzeźbioną na całym ciele fakturę sierści. Na szyi, jak widać, ma taki bardzo gruby fałd skóry. Po prostu taką dłuższą sierść, tak bym to nazwała. Ma bardzo duże, odstające uszy i oczywiście jego poroże jest bardzo okazałe. Gracice też są bardzo ładnie wyrzeźbione. Nie mamy tutaj żadnej zaznaczonej płci, ale ja od razu wiedziałam, że nazwę go Rudolf, bo to imię idealnie do niego pasuje. I w zasadzie nie znam innego, które by bardziej pasowało. Moim zdaniem świetna figurka Renifera. Może jego malowanie nie jest najlepsze, jeśli chodzi o ciało, ale sam pomysł na tego Renifera jest po prostu świetny. Ja już teraz powiem wam, że czuję taki świąteczny klimat, że zaczynam coraz bardziej odczuwać, że święta się zbliżają, więc wygląd tego Renifera bardzo przypadł mi do gustu i bardzo się cieszę, że mam go w swojej kolekcji, bo jest naprawdę świąteczny, jest przesłodziutki i naprawdę świetnie wykonany, jeśli chodzi o rzeźbę. I sam pomysł naprawdę genialny. Więc jeśli lubicie takie świąteczne klimaty, też w figurkach, to bardzo wam polecam. Link do oferty, z której go kupiłam, znajdziecie w opisie tego filmu. Samiec renifera o imieniu Snowflake, czyli śnieżynka, z firmy Schneich 2022, edycja limitowana z okazji świąt. Ten renifer jest w zasadzie w tych samych kolorach co poprzedni, czyli biało-brązowy. Na górze, jak widać, w większości jest brązowy, ma jeszcze na końcu brązowe nogi, a cała reszta jest biała. Śniowanie jest bardzo płynne i podobnie zrobione jak u poprzedniego renifera, ale jest troszeczkę inaczej ułożone i powiem wam, że to ułożenie o wiele bardziej mi się podoba. Ten renifer ma zielony nos i biało-zielone poroże, które również nawiązuje do cukierków Candy Cane. Na zadzie mamy namalowaną śnieżynkę. Jest jeszcze zielony rok 2022, więc wiadomo, z jakiego roku jest ta figurka. Radzice są tutaj czarne. Na całym ciele tego renifera mamy wyrzeźbioną fakturę sierści. Na szyi mamy taki bardzo gruby fałd skóry z mocniej wyrzeźbioną sierścią. Przy przednich nogach oraz na szyi mamy wyrzeźbione mięśnie oraz zmarszczki. Mamy do tego jeszcze wyrzeźbione włosy w uszach. Poroże tego renifera wygląda tak samo jak u poprzedniego, jest w takim samym ułożeniu, więc można powiedzieć, że są to te same figurki, tylko mają po prostu inny kolor nosa i poroży. I inne mają też wzorki na zadzie. Powiem wam, że ten renifer jest świetnie wykonany, ma bardzo fajne malowanie ciała, które świetnie się łączy z jego porożem oraz z tym zielonym noskiem. Moim zdaniem naprawdę świetny pomysł na figurkę i ma bardzo świąteczny klimat. Jeśli lubicie takie klimaty, to możecie zajrzeć w opis, bo tam znajdziecie dokładną ofertę, z której kupiłam tego renifera. We'll be right back.
samiec renifera o imieniu Dasher, czyli po polsku fircyk. Jeden z reniferów świętego Mikołaja. Schnaich 2020. Jest to ta sama figurka, co poprzednie renifery, tylko oczywiście w normalnej kolorystyce. W większości renifer jest ciemnobrązowy, jego nogi są bardzo ciemnobrązowe, czekoladowe, rocice są czarne, mamy czarne oczy i wokół oczu mamy białe obwódki. Nie są to białka, bo tak nie wyglądają. Po roże również jest bardzo ciemnobrązowe, a na końcówkach jest lekko białe. Na końcu pyszczka, na szyi oraz na brzuchu mamy białe cieniowanie. Cieniowanie na tym reniferze jest bardzo ładne, kolory pięknie przez siebie przenikają i muszę wam powiedzieć, że ta kolorystyka dla mnie wygląda jak czekolada ze śmietaną. Nie wiem czemu, ale tak mi się to skojarzyło ze świętami. Po prostu coś pięknego. Naprawdę ta kolorystyka jest bardzo realistyczna i przepięknie jest pomalowany ten renifer. Rzeźba jest w zasadzie identyczna jak u poprzednich reniferów, więc nie będę tutaj tego powtarzać. I jak możecie zobaczyć później w filmie, te renifery są właściwie identyczne, tylko różnią się po prostu kolorystyką. I po roże też jest w bardzo podobnym ułożeniu, choć na początku wydawało mi się, że są różne. Ale widać jednak, że jest to ten sam kształt. Moim zdaniem bardzo urocza figurka i jeśli lubicie renifery, czy po prostu jeleniowate, to bardzo wam polecam. Link do oferty znajdziecie w opisie. Samica renifera o imieniu Chocolate z firmy Mojo 2019. To imię oznacza oczywiście czekoladę, którą zresztą bardzo lubię. Na samym początku filmu mówiłam, że będzie to samiec, ale jednak postanowiłam zrobić samicę, żeby mogła być mamą tego małego renifera. Samica jest w większości w kolorze brązowym, w takim czekoladowym odcieniu, więc imię idealnie pasuje. Głowa, zad oraz prawie całe nogi są jasnobrązowe. Nogi na końcach są ciemniejsze, prawie czarne. Na pyszczku mamy czarne cieniowanie, na chrapach. Całe poroże jest jasnobrązowe i na końcach jest przyciemniane na ciemniejszy odcień brązu. I końcówki z przodu są jaśniejsze. Natomiast szyja, część brzucha oraz zad z tyłu i ogon są białe. Mamy bardzo ładny gradient pomiędzy tymi odcieniami. Pomiędzy brązowymi odcieniami prawie nie widać różnicy, tylko pod światło dopiero widać, że są te ciemniejsze odcienie. Oczywiście biały o wiele bardziej się wyróżnia. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Uważam, że renifer jest wykonany bardzo realistycznie. Możecie sobie zobaczyć porównanie na zdjęciach. Poroże tej samicy jest bardzo okazałe, wielkie i sama figurka też jest bardzo duża. Ma też bardzo duże uszy i jest ogólnie największa z tych wszystkich reniferów, które kupiłam. Na całym ciele renifer ma wyrzeźbioną lekką fakturę sierści, na szyi ma bardzo ładnie wyrzeźbione zmarszczki, widać też troszeczkę mięśni przy nogach. Poroże też jest pięknie wykonane, jest na nim takie małe szczegóły. Przy szyi mamy grubszą warstwę skóry wyrzeźbioną. Racice też są bardzo ładnie wyrzeźbione od spodu. Ten renifer nie ma żadnej zaznaczonej płci, można ją sobie samemu określić. Tak jak ja właśnie zrobiłam. Moim zdaniem bardzo urocza figurka renifera, ma bardzo fajne malowania i jest wykonana realistycznie. Wszystkie oferty, gdzie możecie kupić tego renifera, znajdziecie w opisie tego filmu.
Mama renifera o imieniu Marshmallow, czyli Janka, z firmy Mocho 2019. Ten renifer jest w całości brązowy. Ma czarne racice, wielkie czarne oczy, na chrapach jest lekko przyciemniony, jego cały brzuch oraz szyja są rozjaśniane i najjaśniejszy odcień to jest biały. Bardzo ładne jest ciemnienie na brzuchu oraz na szyi. Na ciele nie mamy za dużo ciemnienia, powiedziałabym, że prawie w ogóle, chociaż pod światło troszeczkę coś widać na tułowiu. Na całym ciele mamy wyżywioną bardzo lekką fakturę sierści. Renifer ma bardzo duże uszy i widać, że jest przedstawiony w ruchu. Ma też bardzo ładnie wyrzeźbione racice od spodu. Jedynie nie podobają mi się te wielkie napisy. Moim zdaniem są po prostu za duże. Na innych figurkach nie zawsze tak jest. To moim zdaniem ta figurka jest przeurocza i jest bardzo realistycznie wykonana. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy mały renifer. Podobieństwo jest naprawdę duże. Takich figurek małych reniferów jest mało w firmach. Właściwie tylko firma Mojo oraz firma Nieukanna mają takie małe renifery, chociaż muszę przyznać, że lepiej wykonany i bardziej realistyczny jest ten renifer z firmy Mojo. Bo jeśli chodzi o renifera z Nieukanna, to wygląda on bardziej jak mały jeleń szlachetny, bo małe renifery nie mają na sobie plamek białych jak jelenie, więc tutaj zauważam właśnie takie różnice. Jeśli ten renifer się Wam podoba, to się spieszcie. Pozostała tylko jedna oferta, którą udało mi się znaleźć i to właśnie z niej zamawiałam tą figurkę. Będzie link w opisie. Samiec renifera o imieniu Snowball, czyli Kula Śnieżna, z firmy Collecta 2015. Jest pomalowany na kolor brązowy w ciemnym odcieniu, szyja jest biała i przez tułów przechodzi taka biała kreska. I też na brzuchu mamy troszeczkę białego malowania, które przechodzi na nogi. Racice są czarne i nad nimi są namalowane białe koronki. Poroże jest jasno-brązowe i jest przyciemniane na końcach. Na pyszczku na samej górze mamy białą plamkę. Bardzo jest to urocze. Uszy w środku są również białe. Malowanie tego renifera jest bardzo realistyczne. Tylko zobaczcie porównanie na zdjęciu. No po prostu czysta kopia wyjęta z rzeczywistości. Bardzo piękne ciemnienie, super dobrane kolory. Naprawdę wszystko tutaj jest mega realistyczne i naturalne. I tylko spójrzcie na to poroże. Jest ono tak wielkie. Sama byłam w szoku, jak odpakowywałam tą figurkę. Sama figurka jest naprawdę mała i połowa jej wielkości to jest właśnie poroże. Od razu widać, że ten renifer to na pewno przywódca stada. Nigdy w życiu nie widziałam u żadnej figurki tak okazałego poroża, tylko zobaczcie, ile ono ma detali tych wypustków i sama wielkość naprawdę robi wrażenie. I super to również wygląda na zdjęciach. Ten renifer ma mocno wyrzeźbioną fakturę sierści, od razu widać, że jest taki puchaty i przy okazji ta struktura jest bardzo chrobowata. Ma przepięknie wyrzeźbione racice i też pięknie ma wyrzeźbioną dłuższą sierść na szyi. I widać, że jest w innej pozycji niż
inne renifery. Jest troszeczkę pochylony do dołu, ma bardzo pochyloną głowę. Widać, jakby w tym momencie coś jadł albo węszył, coś takiego. Uważam, że jest to najlepsza i najlepiej wykonana figurka renifera z tych wszystkich, które kupiłam. Jest przepięknie wykonany, bardzo realistyczny. Więc jeśli szukacie takiej bardzo realistycznej figurki renifera, to zostawię wam linki do wszystkich ofert, które udało mi się znaleźć. Ja bardzo polecam. Samiec renifera o imieniu Denver z firmy Safari LTD 2017. Ten renifer jest w zupełnie innej kolorystyce niż te poprzednie, bo jak widać nie jest brązowy, tylko szary. W całości jego ciało jest ciemno-szare, na końcach nóg ma białe skarpetki, oczywiście ja tak tylko to nazywam. Na szyi oraz na brzuchu również mamy białe malowanie. Chrapy oraz uszy też są pomalowane na biało. W środku uszy mamy takie czarne kreski i chrapy w środku są pomalowane na czarno. Mamy też bardzo małe czarne oczy. I racice również są czarne. Poroże jest w bardzo jasnym brązowym kolorze. Poroże nie jest pocieniowane, jest po prostu pomalowane na jednolity kolor. Cieniowanie na ciele jest bardzo ładnie zrobione. Nie ma pomiędzy tymi kolorami jakichś wielkich przerw, czy takich niedociągnięć. Jednak mi ta kolorystyka nie za bardzo się podoba. Uważam, że lepiej wyglądają brązowe renifery, bo jeśli chodzi o szare renifery, to one też występują, ale chyba rzadziej z tego, co mi się wydaje. Moim zdaniem ta kolorystyka jest taka bardziej plastikowa, mniej dopracowana, mniej realistyczna niż u innych reniferów. Przynajmniej takie jest moje odczucie, że jest to mniej dopracowane. Ten renifer na całym ciele ma lekko wyrzeźbioną fakturę sierści, ma też ten fałd skóry na szyi i tam też ma ładnie wyrzeźbione włosy. Mamy zaznaczone narządy płciowe i ładnie widać wyrzeźbione racice od spodu. Poroże jest bardzo duże, jak na tak małą figurkę. Widać, że jest naprawdę okazałe i ładnie wyrzeźbione. To jest jedna z mniejszych figurek z tych reniferów, które kupiłam, co jest akurat dosyć ciekawe. Sam renifer jest bardzo uroczy z wyglądu, jednak to malowanie nie jest najlepsze. Ale jeśli ten renifer się wam podoba, to wszystkie oferty, gdzie możecie go kupić, znajdziecie w opisie. Samiec renifera o imieniu Dancer, czyli tancerz. Jeden z reniferów Świętego Mikołaja z firmy Papo 2012. Ta figurka jest w całości jasno-szara i cieniowanie również jest szare, jeszcze jaśniejsze, głównie na brzuchu i też na szyi. Poroże jest jasno-brązowe, racice są czarne i mamy też namalowane białe skarpetki nad racicami. Cieniowanie jest tutaj bardzo subtelne, odcienie są bardzo dobrze do siebie dopasowane i właściwie prawie nie widać różnicy. Wokół oczu mamy bardzo
bardzo duże, białe kropki, ale nie są to białka, to na pewno. Bo gdyby były to białka, to wyglądałoby zupełnie inaczej. I moim zdaniem ten renifer ma troszeczkę creepy na oczy. Jeśli chodzi o kolorystykę, to moim zdaniem nie jest ona realistyczna, bo takie renifery rzadko występują. Mamy bardzo ładnie wyrzeźbione mięśnie na szyi, przepięknie wyrzeźbiona jest sierść na szyi, na tej gwałdzie skóry. Mamy też ładnie wyrzeźbione mięśnie przy nogach czy na zadzie. Prawie nie widać, że ten renifer ma ogon, jest on naprawdę krótki. Mamy też na całym ciele wyrzeźbioną fakturę sierści. Mamy też przepięknie wyrzeźbione detale na porożu i poroże jest bardzo okazałe, naprawdę duże. Ładnie też widać wyrzeźbione racice od spodu, są tak jakby oddzielone od siebie. Nie ma akurat żadnej zaznaczonej płci. Moim zdaniem bardzo uroczy ma pyszczek ten renifer i prześmieszne ma uszy, takie odstające. Ma bardzo ładną rzeźbę, malowanie nie jest realistyczne, ale jest ładnie wykonane. Poroże też jest bardzo imponujące, więc jak najbardziej polecam Wam tą figurkę. Linki do wszystkich ofert, gdzie możecie go znaleźć, znajdziecie w opisie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych filmów. Aktywność na kanale jest bardzo ważna, dzięki temu wspieracie moją dalszą działalność. I wspieracie też algorytmy mojego kanału. Pamiętajcie, że w opisie filmu znajdziecie wszystkie oferty, gdzie możecie kupić każdą z tych figurek. I zajrzyjcie też na moje media społecznościowe, linki w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.